Cześć, witam Was serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Jest 13 sierpień, sobota. Godzina 5:26. No jak widzimy, jest jeszcze dość ciemno, troszeczkę mglisto. Z tego co widzę, pochmurno. No ale specjalnie wybrałem taki czas. Wstałem dużo wcześniej dzisiaj. Wiadomo, jest weekend, więc jest na to czas. No i chcę uprzedzić grzybiarzy wszystkich, bo ostatnio grzybki zaczęły się troszkę bardziej pokazywać i coraz więcej zauważyłem aut staje przy lesie, więc myślę, że troszeczkę wcześniej trzeba wstać, żeby coś sobie uzbierać. Jak widzimy, przygotowany jestem, mam koszyczek i ubijaneczkę, więc liczę na udane zbiory. No i co? Ja ruszam do lasu, mam nadzieję na szybko znaleźć jakiegoś prawdziweczka. W lesie może być jeszcze troszeczkę ciemno, jak sami widzicie. No ale zobaczymy, powinno się coraz bardziej rozjaśniać. Ok, ja ruszam na grzybki, widzimy się za chwilę. Ok, i są przed nami piękne prawdziweczki. Jak widzimy, 3 sztuki. Jeden. Drugi. Piękne, zdrowe. Ten troszeczkę objedzony przez ślimaki, ale nieźle. Tu jeszcze jednego po drodze spotkałem. Tu jest jeszcze jeden maluszek. I tak wam powiem, już troszeczkę w koszyczku mam, ale tak ciemno było w lesie, że nie dało się ich nagrywać. I mam troszeczkę siteczek, zaraz wam je pokażę. Troszeczkę prawdziweczków i cegla z toporych. Tu widzę jeszcze jednego ceglaka. Pod niego podejdziemy. A nie ceglak, jakiś podgrzybek. I co wam powiem, grzybków coś jest, ale nie jest to niesamowicie wielki wysyp. Widać las troszkę schodzony. O, proszę bardzo, jaki potężny prawdziw. Jeden z większych chyba w tym roku przeze mnie znalezionych, ale zostawię go, nie będę go zrywał, bo jest troszeczkę już, można powiedzieć, w słabym stanie. Zjedzony troszeczkę przez ślimaki, pewnie zaczerwiony, noga dosyć miękka, więc nie będę go ruszał, niech sobie dożyje starości. Jak widzimy, tutaj jest taka, można powiedzieć, taki młody las. I weszłem tu przez przypadek, można powiedzieć. Już miałem zawracać, ale zobaczyłem grzybka i podążyłem dalej. No i nie żałuję, bo troszkę tu grzybku znalazłem. Tam widzę jakiś zagajnik. Zaraz tam się udam, tylko muszę sobie te koszyczki wrócić. No i co? Widzimy się za chwileczkę. Ok, tyle udało mi się nas zbierać w tej ciemnicy. I tutaj sobie przystanąłem i spójrzcie, jakie dwa piękne osobniki na grubej nóżce, twarde, za chwilę go zerwiemy. I tu jeszcze jeden. Piękne sztuki. Zaraz sobie zerwę i wyjdę w troszeczkę jaśniejsze miejsce. Za chwileczkę się widzimy. Ok, grzybki już zerwane. Sami spójrzcie, jakie piękne, twarde, bielutkie od spodu. No i nie zaczerwione. Twardziutki grzybek, zdrowy. Tak samo jego braciszek, drugi. Troszeczkę przez ślimaki ugryziony, ale nic się nie dzieje. No mam tutaj troszeczkę tak samo. Ten troszkę zjedzony, zobaczymy. Ale też nie zaczerwiony, więc bierzemy go.
Jak widzimy, koszyczek troszeczkę się już zapełnił. Jeszcze ubijaneczka jest puściutka, ale kawałek lasu jeszcze przed nami, więc nie ma co się obawiać. Powinna się zapełnić. Troszeczkę pochodzę po tej górce tutaj, bo tak sobie myślę, że większość ludzi pewnie ją omija, więc mogą tam być jakieś ładne sztuki. Tylko trzeba się troszkę natrudzić. Ok, to ja ruszam na górkę. Widzimy się przy kolejnym grzybku. Ok, jest i kolejny maluszek. Proszę, jaki ładny. Jak sytuacja w koszyczku. Powoli się zapełnia. Ujaneczka też. Troszeczkę ceglaków doszło do moich zbiorów. Muszę wam powiedzieć, że zaczął padać i nie wiem, jak ta moja przygoda dalej się potoczy. Jeśli zacznie bardziej padać, będę musiał zrezygnować z dalszego grzybogania. Na razie jeszcze jest dosyć spokojnie. Liście nie przepuszczają jeszcze zbyt wielu kropel, więc jest fajnie. Ale na takich polankach czuć ten deszczyk już. Miałem zamiar tutaj schodzić cały ten kawałek lasku, bo rosną tutaj prawdziweczki. No ale zobaczymy, jak to będzie. Myślałem, że grzybków będzie dzisiaj dużo więcej, ale niestety nie ma ich. Nie ma wysypu, można powiedzieć. Grzybki są, ale wysypu nie ma w dalszym ciągu. Ok, ja lecę dalej. Widzimy się przy kolejnych grzybkach. Kolejna sztuka przed nami. Jak widzimy, mocno skamuflowana. Ledwo piękniaka dojrzałem. Sobie go wykręcimy. Zypiemy. I proszę bardzo, jaki piękny prawdziwek. Szkoda, bo coraz bardziej leje. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Się na chwileczkę wychylę z jakiejś śmieci, widzę. Trzeba będzie je zabrać. Jak się na chwileczkę wychylę. Proszę bardzo, jak to wygląda. Wszystko zamglone. Więc ciężko też będzie wyjść z lasu, więc na razie jeszcze chwilkę pochodzę po nim. Może uda się dopełnić te koszyki. Jak widzimy, jest troszeczkę siteczek, które też bardzo lubię. Więc też sobie je zbieramy. Chociaż muszę wam powiedzieć, że prawdziwki są dosyć zdrowe, ale sitko, co drugie robaczywe. A jak nie robaczywe, to takie wyschnięte. Więc trzeba mocną selekcję prowadzić. Ok, ja idę sobie zanieść te grzybeczki do koszyka. No i ruszam dalej. Jak widzimy, kobiałeczka i koszyczek powoli się zapełniają. A tu mnie taka miła niespodzianka spotkała. Sami spójrzcie. Pierwsze w tym roku kozaki. Tu kolejny. Tu znowu następny. O, tu widzę cała masa. Proszę bardzo. Tutaj też. Troszkę starsze. No widzę, że zaczął się okres na kozaki. Jeszcze dzisiaj pada, więc jeszcze lepiej dla nich. Tu widzimy kolejnego. Za chwileczkę sobie wrócę po koszyk i sobie je pościnam. Zobaczę sobie jeszcze tu wyżej. Czy nie ma? O! Czyżby to był prawdziwek? A no pewnie, że prawdziweczek. Proszę bardzo.
Tutaj się ciebie nie spodziewałem, kolego. Spójrzcie, jaki piękny osobnik. Troszkę zjedzony, ale twardy, zdrowy. Bardzo się cieszę z tego powodu. Ok, idę sobie po koszyk. Zaczynam ścinanie, bo sobie za chwilkę pozapominam, gdzie one są. No ale jego się tutaj nie spodziewałem. Ok, ja zabieram się za ścinanie. Widzimy się za chwileczkę. Spójrzcie na te zdrowiutkie, malutkie kozaczki. Proszę bardzo. Nie jest może to nie wiadomo jaki wysyp, ale już jest ich spora, bo sami spójrzcie, już kobiereczka pełna. Koszyczek też już się zapełnia. Spójrzcie sami na to. Tu kolejny. Tutaj są następne piękne okazy. Jeden, drugi. Więc kozaków troszkę jest. Zaczynają się pojawiać. Tu kolejny. Trzeba powolutku chodzić, żeby nie starasić jakiegoś przypadkiem. No dobra. Ja je wszystkie ścinam. Powinienem dopełnić koszyczek i będę udawał się do wyjścia. Widzimy się na podsumowaniu. Tak jak widzimy, bubianeczka i koszyczek pełne. Możemy zobaczyć tutaj prawdziweczki, kozaki, podgrzybki. Więc wszystkiego po troszkę. Jestem bardzo zadowolony z tego grzybobrania dzisiejszego. Jak widzimy, deszczyk. Może nie jest to mocny deszcz, ale taka mrzawka. Towarzyszy już mi od 2 godzin, więc jestem troszkę zmoknięty, ale bardzo zadowolony. Udało mi się uprzedzić innych grzybiarzy, chociaż nie wiem, czy w taką pogodę ktoś w ogóle wyszedł. I co? Jeśli film wam się podobał, dajcie łapkę w górę, subika na kanał, jakiś komentarz i widzimy się na następnym grzybobraniu. Cześć!